Witajcie, dzisiaj zajmę się rzeczą dość dużą, jak na możliwości, które mam tutaj u mnie w firmie. Mianowicie kilka dni temu dostałem zlecenie na takie duże logo, które będzie wisiało na ścianie. Rzecz jest o tyle fajna, że zlecił mi to nasz tutaj tutejszy klub sportowy Piast Poniec. Chłopaki naprawdę świetnie grają, rozwijają się i rzecz jasna mają jakieś tam pomieszczenie, w którym będą odbywały się jakieś tam spotkania, narady, mają tam swoje trofea, puchary i tak dalej. W pomieszczeniu przydałoby się właśnie podkreślić to, że jest to pomieszczenie właśnie klubu Piasta Poniec i fajnie by było, jakby wisiało im na ścianie takie duże logo ich klubu. Zapraszam zatem do obejrzenia całej relacji, jak takie logo będę tworzył od podstaw. Jestem już teraz w pomieszczeniu, gdzie znajduje się mój materiał. Zobaczcie sobie, płyta MDF 10 mm. Muszę ją trochę oczyścić i za chwilę będę wycinał i frezował. A teraz zobaczcie sobie, jak wygląda projekt. To wszystko będzie składało się z dwóch elementów. Pierwszy, który będzie przy ścianie, ten większy, i drugi, który będzie zdystansowany od niego na odległość jakieś 5 cm. Te tutaj linie to są linie frezowań, które też trzeba będzie wykonać, a loga wykonam z pleksji. Całość będzie powieszona na hakach. Trzeba będzie zrobić też otwory. Oczywiście takie wsporniki, które zdystansują tę drugą płytę, tę pierwszą w zasadzie płytę od tej drugiej. I to wszystko pokleić. A tak wygląda projekt płyty, tej dużej, tej pierwszej, która będzie przy ścianie. Czerwone linie to są linie frezowania. Tutaj sobie zaznaczę na zielono, żebym miał wszystko równo, żebym wiedział, jak przykleić te loga. Czarna linia to linia cięcia. I oczywiście tutaj są otwory na dwa haki. Te frezowania będę robił takim oto frezem, frez V-ka 90 stopni. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie sfazuję sobie najpierw tym właśnie frezem tą czarną krawędź cięcia. Myślę, że będzie to wyglądać dużo ładniej, a poza tym przy malowaniu nie będzie tych ostrych kantów na MDF-ie. No i pierwsze cięcia mam już za sobą. Tak to wygląda, widzicie. O, tu już można sobie to oderwać. Wszystko. O. Ładna listewka powstała. O, tam sobie oderwę. O, do wyrzucenia. Tutaj już mamy płytę, którą trzeba będzie teraz delikatnie oszlifować, papierkiem przetrzeć. Tu są te otwory do powieszenia. I to wszystko właśnie wygląda tak. Tutaj sobie, jak widzicie, jeszcze wyrysowałem miejsce klejenia tego logo, żeby wszystko równo leżało. Zatem teraz kolejne cięcia, a później już tylko malowanie. No i przejdę teraz do frezowania i wycinania tej drugiej części. Tak wygląda ona na wektorach. I spójrzcie sobie, tutaj zaznaczyłem sobie tymi zielonymi kreskami kontury tego po prostu logo, tego napisu, który ma być tutaj na samym środku. W programie zewnętrznym już, który przesyła plik na maszynę, wygląda to tak. Najpierw zaczniemy właśnie od tych drobnych punkcików. Później tutaj ten ozdobny tutaj frez, a na końcu cięcie.
No to co, materiał już jest uszykowany i zaczynamy. No to teraz zmiana freza i cięcie. No i tak wyszedł ten element. Tutaj delikatna paska. Tutaj ozdobnik i tu sobie zaznaczyłem, nie wiem czy widzicie, takie już podlitery, żebym wiedział jak to wszystko przyklejać. No i słuchajcie, teraz będę sobie wycinał takie elementy, które będą łączyły to wszystko. W zasadzie tych elementów będzie 4, tylko że 2 elementy będą się składały z 3 części. To będzie wszystko poklejone i ogólnie wszystko do kupy sklejone. Tutaj już mam MDF 18 mm. Troszeczkę on jest taki już przefrezowany, ale to, tego nie będzie widać, także to nie szkodzi. I zabieramy się za kolejne cięcie. Aha, wspomnę jeszcze, że inny frez, troszeczkę grubszy, bo to jest MDF 18 mm, 6 negatyw pozytyw. I wyciągam te elementy, trochę trzeba je przeszlifować z tego pyłu. O, widzicie jakie ładne. To będzie sklejone do siebie, trzy takie, jeszcze jeden. I to będzie wszystko do tej głównej planszy później przyklejone, co stworzy wrażenie takiego bardziej trójwymiarowego elementu. A te takie niestandardowe sobie wyciąłem po to, żeby też zdystansować te plekse trochę od tej głównej płyty, żeby też tak było takiego wrażenia 3D trochę w tym wszystkim. I teraz sobie to wszystko skleję. Trzeba się trochę uwijać, ponieważ ten klej dosyć szybko wiąże. Dlatego teraz kamera na statyw i zobaczycie sobie jak to wszystko tutaj sobie łączę. A tutaj mam drugi element. No i słuchajcie, w trakcie realizacji wychodzą takie różne rzeczy. Przymierzyłem sobie to ogólnie, jak to będzie wyglądać. I okazało się, że te beleczki, które właśnie kleję, będą odrobinę za duże. Tutaj widzicie tę różnicę, tu jest na 3, 3x18 mm, a tu jest 2x18. I wydaje mi się, że to ma tutaj taki lepszy spak, jak jest po prostu ta płyta trochę niżej, trochę bliżej tej. Także to będę musiał poprawić. Będzie na 2x18 to wszystko połączone. Także myślę, że będzie fajnie wyglądać wtedy. No i teraz sobie przykleję te dwie części, które już mam podszykowane. Tu sobie też trochę. W zasadzie nie będzie dużego ciężaru, to musi być jakoś specjalnie mocno przyklejone. I teraz przykładam sobie właśnie ten element
miejsce, gdzie sobie wcześniej wyfrezowałem. Tak samo ten. Niestety nie jestem w stanie łapnąć tego cwęgami, więc postawię sobie po prostu na to wiaderko. I tutaj z tej strony tak samo. I te moje sklejone elementy teraz sobie ładnie tutaj umieszczę i przykleję. Mam już wszystko rozrysowane, jak co ma być. Mam nadzieję tylko, że cwęgi mi tutaj łapną. Jak nie łapną, to coś będę kombinował. No i przystępuję właśnie do malowania tych elementów. Zobaczcie sobie, tutaj mam farbę. Jest to ogólnie farba do malowania mebli, frontów meblowych do wewnątrz. Już widzę na pierwszy rzut oka, że ona będzie po prostu za jasna, dlatego sobie już uszykowałem barwnik, kilka kropel, żeby ją troszeczkę po prostu tutaj, żeby ten kolor był bardziej intensywny w tej szarości. No i zacznę oczywiście malować sobie od tylnej strony. Sprawdzę sobie ten kolor, jak on się prezentuje. Tutaj sobie wyrysowałem miejsca, gdzie nie będę malował, ponieważ będzie tutaj właśnie klej, a chciałbym, żeby on bezpośrednio leżał, ten klej, na MDF-ach, które będą się do siebie stykać. Za chwilę malowanie, zobaczycie, jak mi to pójdzie. A tak to wszystko mi wyszło po pierwszym razie. Delikatnie gdzieś tam przebija, ale wcale nie jest źle. No cóż, teraz kilka godzin przerwy. Ja tymczasem sobie tak właśnie zabezpieczyłem wałek. Bardzo fajny patent w woreczku strunowym. Jeszcze tylko to muszę zabezpieczyć i kolejne malowanie za jakieś 5 godzin. Ten duży element od tyłu już wysechł. Zobaczcie sobie. Tak sobie zrobiłem rancik, przygotowałem. Tu trochę wyszło, więc przeszlifuję tę farbę. Ogólnie podszlifuję trochę tutaj, gdzie mogłyby być jakieś dziwne rzeczy. I zabieram się za malowanie już tej właściwej strony. Zostało mi jeszcze pomalować miejsca, które też będą bardzo ważne. To są właśnie tutaj te ranty. Ta pleksa, która tutaj przyjdzie, będzie odrobinę większa, ale jakby taki ciekawski tam chciał zajrzeć, to no musi być domalowane. Także to już pędzelkiem, który mam tutaj, i jedziemy. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie kryje ta farba. Jestem zadowolony z efektu jak na razie. To wszystko sobie jeszcze schnie i ten MDF chłonie to wszystko, ale przy drugiej i trzeciej warstwie myślę, że już będzie fajnie. A teraz pójdę sobie po ten mniejszy element i przy okazji sobie zobaczę, jak to w całości będzie wyglądać po malowaniu. No i słuchajcie, jestem przed drugim malowaniem. Czasami gdzieś tam się pojawi jakiś paproch, także można go sobie ładnie papierkiem przetrzeć. Tutaj na tych żłobieniach również bardziej to wszystko wyrównać. Ogólnie jest bardzo ładnie.
zmienię sobie pędzel. Tamten był trochę zbyt giętki. Zacznę tutaj od tych miejsc, a później wszystko wałkiem, tak jak poprzednio. MDF sobie już ładnie schnie, a ja tymczasem na kawie porannej i chciałbym Wam teraz omówić pewne rzeczy, bo teraz zajmę się tak w zasadzie tymi logami, logotypami, które po prostu będę wycinał z pleksy. Dostałem grafikę niestety w JPEG-u, jak widzicie jest poszarpana. I teraz można podejść do tematu w dwojaki sposób, albo zrobić to ładnie, z dbałością o wszystkie szczegóły, albo po prostu wyciąć to ordynarnie po najmniejszej linii oporu, bez tych czarnych po prostu tutaj kratek, bo tego się nie da zrobić, wygrawerować w pleksie. Więc ja podszedłem do tematu bardziej ambitniej i postanowiłem to wszystko wyrysować na nowo. Zobaczcie sobie, każdy element z tego loga jest wyrysowany na nowo. Zaznaczone zostały zrobione obszary grawerowane i obszary cięcia pleksy. Te obszary niebieskie to są obszary grawerowane. One będą, pleksa ogólnie będzie oklejona i one zostaną wygrawerowane. Taśma zostanie po prostu przegrawerowana. Następnie to wszystko sobie przemaluję specjalnym flamastrem, takim do szkła, do pleksi. I myślę, że uzyskam całkiem ciekawy efekt właśnie tych fug takich, tych czarnych tutaj. I to logo naprawdę będzie miało, będzie takie wyraziste, nie będzie takie nijakie. Wiadomo, jakbym zostawił całą pleksę białą i jeszcze próbował to jakoś, nie wiem, tutaj malować, to też by krzywo wyszło. A tak to sobie wszystko to wyrysowałem i myślę, że efekt będzie całkiem zadowalający. Zatem przystępuję teraz do cięcia tego wszystkiego. Przerzuciłem sobie to wszystko już do programu, który wysyła bezpośrednio pliki na laser. Tak to wygląda. Najpierw zacznę od tych dużych elementów. Później się zabawię z tymi drobiazgami. O, to będzie w czerwieni. No i teraz tniemy tę pleksę, ale słuchajcie, dosyć mam taki niestandardowy kawałek i nie wiem, czy ten element mi się zmieści. Dlatego lubię sobie zrobić symulację na otwartej pokrywie, gdzie wiązka lasera po prostu nie będzie przecinała jeszcze materiału. I sprawdzimy sobie. Czy się zmieści. O, na styk. Ale fajnie. Tutaj o nic nie muszę się obawiać, bo tutaj zaznaczenie było dosyć takie. O. I tak to właśnie wygląda. No i otwieramy klapę. Zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Czy przecięło? Przede wszystkim delikatnie. Muszę sobie to sprawdzić. To będzie dobrze. O, to jest dobrze. Pierwsza część logo zrobiona. Kładziemy to tutaj. I teraz czarna ramka. Jeszcze taka mała dygresja, jak macie taką pleksę i tak Wam się właśnie tutaj marszczy folia, nigdy nie przycinajcie tego laserem, bo naprawdę wychodzą później brzydkie rzeczy na materiale. I ramka gotowa. O. Teraz usunę te elementy z białej pleksy. I zobaczcie sobie, zrobię taką operację, okleję tę pleksę papierową taśmą. To wszystko zostanie wycięte, przegrawerowane zostaną te fugi. Następnie będę rysował je markerem. No i tak wyglądają te elementy właśnie z taśmą. Zapuszczę sobie kolejny element i za chwilę przystąpię właśnie do wypełniania
tych fug czarnym markerem. Mam ten biały element i teraz będę wypełniał wszystkie te fugi czarnym flamastrem. Do tego przyda mi się właśnie taka linijka zrobiona z bezbarwnej pleksy. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Teraz zielony. No to teraz okienka, ale one pewnie mi wpadną, bo są tak małe. Zobaczymy. To teraz te chorągiewki. Dla odmiany trochę inaczej. Najpierw grawer, a później cięcie. No i słuchajcie, coś tu się nie tak zrobiło. Ogólnie jest dobrze, tylko że źle coś tam przemyślałem odnośnie cięcia. Zrobiłem jakąś kropeczkę. Muszę zajrzeć, jak to tam w programie wygląda. Ale ogólnie wszystko zostało prawidłowo tu wycięte. Zatem za chwilę znowu malowanie konturów. Zostały mi do zrobienia jeszcze takie dwa daszki na te wieżyczki. Tego nie będę oklejał, bo będzie za dużo czyszczenia. No i spójrzcie, teraz mam już wszystkie te części, które wyciąłem. Także teraz tylko klejenie i później już montaż na tym panelu MDF. I przyszedł czas na kolejne logo, te po prawej stronie, Piastponiec. Sytuacja w zasadzie taka sama, więc teraz bez zbędnego gadania, komentarzy, zobaczcie sobie, jak mi to pójdzie. No i słuchajcie, przechodzę teraz do tych moich paneli MDF. Trzykrotnie umalowany panel już tutaj sobie leży. I teraz zabiorę się tutaj za po prostu wzmocnienie tych wszystkich dziur takimi oto właśnie blaszkami. Przykręcę te blaszki tutaj, żeby po prostu dodatkowo ten hak, który będzie przychodził właśnie w ten sposób, dodatkowo się tutaj o to wszystko oparł i to wszystko było bardzo mocne, jak będzie wisieć na ścianie. Blaszki już przymocowałem z obu stron. Teraz będę przyklejał ten główny front tutaj właśnie do tego MDF-u. Jeszcze taka mała dygresja, żeby to wszystko równo ustawić. Wyznaczyłem sobie tutaj linię i tutaj tak samo. I również z tamtej strony. Oczywiście będą smarowane dwie strony. Słuchajcie, teraz ten największy element, najbardziej taki wątły, bym powiedział, bo to będą same linie. To wszystko ma być z czarnej pleksy, zatem do dzieła, wycinamy. Teraz tę pleksę trzeba sobie delikatnie wyciągnąć, żeby tu się nic nie połamało. Wybaczcie, ale odłożę kamerę, bo nie jestem w stanie zrobić tego jedną ręką. A tak wygląda napis to tutaj z przyszłością. Mało czytelny trochę, ale będzie dobrze. A tak wygląda ten napis już po ucięciu. Niektóre powpadały, ale się wyciągnie. No i przystąpię teraz do klejenia tego loga po prawej stronie. Let's go.
i teraz wstępnie Wam to wszystko pokażę, jak to się prezentuje. Tu mam jeszcze porozrzucane literki. Najpierw przykleję sobie właśnie te dwa loga z boku, a później zabiorę się za to środkowe. Słuchajcie, dzisiaj montaż, także tu musi wszystko ładnie podeschnąć. A te loga będę sobie kleił taką specjalną masą, która klei uszczelnia, w zasadzie bardzo podobna do silikonu. Firma Songdal. Niestety nazwy teraz nie mogę rozszyfrować. I zobaczcie sobie, jak to będę kleił. Sprawdzę sobie jeszcze ogólną linię, jak to wszystko przebiega. I spójrzcie, no, to nie jest takie łatwe. Jest trochę krzywizny, dlatego trzeba to wszystko skorygować, póki jeszcze nie podeschło. I za chwilę już wszystko będę miał. Mam już wycięte wszystkie elementy. Nawet pozwoliłem sobie tutaj to wszystko poznaczyć, te fugi, żeby to ładnie wyglądało. Tu jeszcze się później zabawię, jak starczy mi czasu. Ale ogólnie tak to wygląda. Część jeszcze tam gdzieś w worku leży. No to co? Przystępuję teraz do przyklejania tego wszystkiego na ten klej, którym przyklejałem właśnie te loga, te boczne. Także myślę, że trochę mi zejdzie, bo tutaj naprawdę będzie trochę zabawy z tym wszystkim, żeby to równo poustawiać. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że tego jeszcze nie zepsuję na sam koniec. Tak logo prezentuje się po ukończeniu. Ja dosłownie za kilka godzin jadę na montaż. Tymczasem dziękuję za uwagę. Postaram się wrzucić jeszcze na koniec jakieś fotki, żebyście widzieli, jak to wygląda na ścianie.